Witam Was z tej strony, Dawid Ściko, w kolejnym moim nagraniu wideo. Ja wiem, nagrywam trochę sobie do przodu, nie mam się codziennie, ale ja robię tak po prostu przez to, że no nie mam nic do robienia, nie? Więc co będę siedział? Dobrze, co w tym materiale? Proszę bardzo. No wiem, kolejna Nokia, ale Sega Retrofon cały czas, nie? Tak, ale... No po pierwsze, to mi się bardzo spodobało i widzę, że Wam się też to podoba, zwłaszcza Nokia. Nie? No, także to oczywiście uznałem, że to można kontynuować, nie? Ale oczywiście nie będzie to jedyna rzecz na kanale, także się nie denerwujcie i nie ansobujcie, nie? Bo ja jestem człowiekiem, który po prostu już będę robił różne rzeczy, nie? Ale odkryłem, kupiłem taki zestaw telefonów i te, co są sprawne, to sobie zrobimy. Zobaczcie na Nokia, bo to jest Nokia 112. Tak, już wiem, już mam pomysł na tytuł telefilmu. A prawie na Nokia 112. Tak, tak. No, no trochę tak dla humoru, nie? Bo w YouTube to jest popularne. Tak, właśnie komuś popsuje telefon z Androidem, to ma awaryjną jakąś Nokia 112, nie? Bo 112, no. No, to co on nie pytał, modele. Skąd te numerki się biorą, to ja nie wiem, bo to jest seria Asha. Asha 112 to jest. Dobra, nieważne. Zobaczcie, przejdźmy do konstrukcji urządzenia. Proszę, tu mamy taką jeszcze smyczkę. Można było sobie ten telefon powiesić na szyi. Mój brat z takiej smyczki korzystał, jak miał tego Noxa, Samsung Nox B3310. Ona jest niedemontowana, ona jest zamontowana na stałe. I ona ma takie tu logo wygrawerowane na metalowym elemencie. Tu jest grawer, to nie jest namalowany, tylko grawer. Także postanowiłem tego sobie nie niszczyć, nie, bo to jest takie oryginalne. Zwłaszcza, że tu jest jeszcze wygrawerowane logo, nie? No, poza tym mamy tak, ekran 1,8 cala o rozdzielczości 176x140, czy jakoś ja mam tą stronę jeszcze otwartą, na pewno mniej niż 320. Czekajcie, zaraz sobie wyszukamy. Phone specifications, ok, już mam, zaraz Wam powiem. 1,8 cala, 128x160. Tak, czyli połowa rozdzielczości 320x240. Taka może nie połowa, ale takie 3/4. Bo połowa to by było 160x120. No to dobrze powiedziałem, taka połowa. Dobra, no ale jak na 1,8 cala to DPI by wyszło jakieś tam 100 dpi, także żadnych pikseli nie widać. To jest ekran o kolorystyce tam 16 tysięcy kolorów tylko, więc ta 112 jest bardzo nisko budżetowa, nie? Telefon pochodzi z 2009 roku, o ile dobrze pamiętam, zaraz Wam powiem, bo launch, nie, 12 sierpnia 2012. Czyli na rok 2012 i niskobudżetowego klasyka, to jest naprawdę spoko. Do góry mamy tutaj złącza mini deck, mini, ten 3,5 mm, nie 2,5, tylko 3,5, bo tu kabel mi wchodzi. Ale to gniazdo jest chyba uszkodzone, bo nie działają słuchawki i nie działa radio. Więc Wam tego nie pokażę, bo ten model posiada radio FM, ale nie pokażę Wam go, nie? Bo nie działa, po prostu to włączę chyba. Obok mamy tutaj mały bolec do ładowania, dzięki.
Na spodzie obudowy nie mamy nic i na bokach też również nie mamy nic. Tylko już po prawej stronie jest slot na, uwaga, drugą kartę SIM. Tak, to jest dual SIM, dual standby. Po prostu albo można zamontować kartę SD i SIM jedną, albo dwie karty SIM. Tak wyczytałem w internecie, ale skoro tu jest za szybka, a kartę SIM 1 wkłada się pod baterią, także technicznie powinny to działać dwie karty SIM, ale to jest standby. Czyli jak pierwsza karta jest zajęta SIM, ta druga jest nieaktywna. Nie? To jest takie czuwanie. No, dobra. No i to byłoby tyle, nie? Bo pod klapką, która jest jeszcze taką, powiem wam, taką pokryta, to nie jest taki goły plastik, taki twardy, tylko to jest takie jeszcze pokryte takim, nie wiem, czy to jest takie silikonowe, takie miłe bardzo w dotyku, nie? O, jak się przesuwa, to nie szumi, że plastikowo, nie? Tylko to jest takie albo gumowo, silikonowe, nie? To jest takie pokryte taką powłoką. To jest bardzo miłe w dotyku. Dobra. No to sobie jeszcze omówimy resztę. To pod ekranem mamy lewy funkcyjny. O, mam ten telefon aktywny. Lewy funkcyjny, prawy funkcyjny, D-pad, rozłączanie, bo nie, to jest rozłączanie, a to jest wykonywanie. No i cyferki, nie? Które też są bardzo wygodne, wam powiem, bo zacząłem. Zaczynam się chyba uczyć pisać na ten D9, bo ja jestem z epoki Androida, nie? Bo pierwszy telefon dostałem, to był Galaxy Core z 2013 roku. Też okolice chyba 13 roku. To już był Android, nie? 4.1.2. No, więc na takich Nokiach to jeszcze nie wychowałem. Nie, no ale dobrze, wracamy do tematu. Może odpalimy sobie ten telefon, nie? Ja już go tutaj mam aktywnego, więc odblokujemy klawiaturę gwiazdką, jak każdą Nokię. Trzeba OK nacisnąć, a teraz gwiazdkę. O, i nam się odblokowała Nokia. Tak, ten ekran jest taki wyblakły, a jest tak dlatego, że jest on 16 tysięcy kolorów tylko. Czyli, a nie tam, 256 tysięcy kolorów, nie? Jak niektóre modele poprzednie, które wam pokazałem. Dobra, i co my w interfejsie mamy? To jest interfejs Series 40 Nokia OS. Więc tu wszystko będzie bardzo podobnie działało jak w tej 2700, nie? Na przykład czytam 1600, i tak dalej, więc nie będę powtarzał, że po raz chyba szósty, potem nie ma sensu. Dobra, menu idź do. Tutaj przedstawię tylko to menu, nie będę otwierał opcji. Tu mamy tak, budzik, skrótkę odbiorcą SMS-ów, aparat, radio, FM, kalkulator, menu Bluetooth, tak, bo ten telefon posiada Bluetooth 2.1, Sparowałem się z komputerem, ale nie parowałem się z Yamahą. To może razem z wami to sprawdzę, nie? Sobie zobaczymy. Profile dźwięku za zablokowanie klawiatury. Dobra. Na środku mamy menu główne i po prawej stronie kontakty, które są chyba puste. Tak. Zabrałem na bezpieczeństwo, żeby sprawdzić, nie? Możemy sobie dodać kontakt, ten model obsługuje takie wpisy jak telefon, numer, a trzeba podać coś, no to prowadzimy, bo to jest taki kreator, ok? O, i teraz kolejne imię, nazwisko, o i to i tyle, nie? Więcej danych nie można wprowadzić, nie? No, my z tym kontaktem możemy zrobić takie rzeczy jak wyszukiwanie tu mamy w menu kontekstowym pod lewym guzikiem funkcyjnym. Dalej mamy dodawanie nowych kontaktów, usuwanie, połączenie z wybranym kontaktem, wysłanie wiadomości, więcej. Tutaj mamy
wizytówkę, tak, bo ten telefon obsługuje pliki VCS, kopiowanie kontaktu na kartę SIM, bądź na telefon, opcje, zaznaczanie jeszcze kilku kontaktów jednocześnie. Tyle. Nie? Tyle opcji mamy. Jeśli chodzi o kontakty, więc nie będę przedłużał. Dalej mamy. Co? Menu główne, nie? Bo te kontakty już wam omówiłem, więc sobie wyjdziemy z niego. Przejdźmy do szufladki z funkcjami, wszystkimi funkcjami. Rejestr połączeń. Tutaj mamy możliwość przejrzenia sobie wszystkich połączeń odebranych, nieodebranych i tego typu rzeczy. Wyczyszczenie rejestru. To jest po prostu historia połączeń. Kontakty, to już omówiłem. Gry w prezencie. To jak widzicie, na ikonce jest logo EA. Czyli co to może być? Jakieś coś od EA, nie? Prawdopodobnie Electronic Arts. Opuścimy. To jest aplikacja Java. Dlatego mamy takie kolorowe kółko, bo się ładuje, nie? I to prawdopodobnie był jakiś sklep od EA, jakaś usługa, która pozwalała na pobieranie, bo pamiętajcie, że Need for Speed był chyba też dostępny w Javie, z tego co wiem, ale mogę się pomylić, nie? Czy tam jakiś tam soccer. Dobra, dalej mamy zdjęcia. Tu sobie możemy włączyć aparat. Interfejs aparatu jest bardzo podobny do reszty. Przepraszam bardzo, szum, ale to auta jeżdżą, nie? A interfejs tego aparatu, jest tej aplikacji aparat, fotowideo jest bardzo podobny do reszty Nokii, więc omówionych na tym kanale, w tej serii, retrofon, więc szczegółowo nie będę omawiał. Na środku mamy zrobienie zdjęcia, w opcjach mamy tak. Wyświetlenie wszystkich zdjęć, nagrywanie wideo, filmu, ustawienie aparatu, magazyn zdjęć, tytuł, jakość. Maksymalnie ten aparat wspiera VGA, bo 0,3 megapiksela to jest czas podglądu i dźwięk wideo, czy ma być nagrywany dźwięk z mikrofonu. Samowyzwalacz, efekty. W efektach mamy kilka fajnych efektów. Normalny, fałszywe kolory. To jest takie podmiana kolorów, są takie bardziej zimne. Czarno-biały, z kolor szarości, sepia, negatyw i solaryzacja. Solaryzacja to jest taki kolorowy negatyw. No i jeszcze ta biała, balans bieli, format krajobrazu. Tutaj możemy zrobić sobie taką panoramę jeszcze. Dobra, no i tak wygląda aparat, nie? Jeszcze możliwe możemy sobie przejść na... Aha, bo panorama to nie jest tak, że bierzesz telefon i go przesuwasz i ty, tak jak w telefonie, jak z Androidem, tylko to jest takie orientacja zdjęcia po prostu, albo portret, pianowe zdjęcie albo poziome, nie ten krajobrazowy tryb. No. Bo obecnie funkcja krajobrazu to jest robienie takiego szerokiego zdjęcia z kilku węższych, nie, na Androidzie. No, dlatego się pomyliłem, ale dobrze, wszystko jasne. No i jeszcze tam była opcja wideo, nie? No tak, przejdziemy do nagrywania wideo. Ten telefon nagrywa w 144p. Możemy sobie moje pliki wyświetlić, przejść do trybu zdjęć. Ustawienia aparatu są takie same, bardzo podobne do reszty modeli, które już wyświetliłem. Magazyn zdjęć, filmów, tytuł, długość pliku, czy mam być do MMS-a, czy do bez ograniczeń, podgląd wideo, dźwięk i tyle. Dobra? Dalej mamy wyłączenie mikrofonu i efekty, nie? Które już też omówiłem, bo są takie same. Balans bieli, format krajobrazowy, bądź portretowy, czyli orientacja tego filmu, czy poziomą, czy pionowo. Dobra, dalej mamy pod ikonką
galerii pod zdjęcia, przepraszam, pod ikonką zdjęcia, to zdjęcia. Pod funkcją aparatu mamy moje zdjęcia, czyli nic innego jak właśnie galeria. O, maksymalnie na tym telefonie, ten telefon obsługuje 1000 plików, pomimo tego, że mam więcej pamięci i mogę zmieścić 2000, to mogę przeglądać sobie tylko 1000. To jest kwestia ograniczenia software'owe. No, no i możemy sobie tu przeglądać zdjęcia. Tu mam tapety pokrywane na telefon albo na Windowsa. No, z internetu pościągane, ogólnodostępne na stronach z tapetami na telefon. Nie? Podczas przeglądania jeszcze tam takie opcje były. Czasami ten model ma takie przycinki, takie, tak mówi. Ale to jest kwestia procesora, który jest zamontowany w tym telefonie, nie? Bo ta 112 to jest niskobudżetowiec, naprawdę, mówię wam. W menu podczas przeglądania zdjęcia, czekaj, żeby się znowu zawiesił. Takie dropy ma, nie? Może to też być kwestia wieku tego telefonu. Wysyłanie zdjęcia używane jako na przykład tapety, kontaktu do nowego i ustaw zdjęcie grupy. Dalej mamy dodawanie do albumu, bo albumy w tym telefonie też mamy. Nie, na przykład zrobione tutaj jakiś album jest, sobie dodam. No trzeba poczekać, bo on to musi przetworzyć. Widocznie ten plik jest dużej rozdzielczości, dlatego szczegóły, nie? Dalej mamy w tym menu kontekstowym usunięcie, edytowanie zdjęcia. Czyli tu możemy sobie nanosić jakieś efekty. Naprawdę dużo tych opcji. Edycji zdjęcia do Nokii chyba wam nie pokazywałem. Ale w pozostałych modelach, które ja wam pokazałem, bazujących na Series 40, jeśli chodzi o system, to ta funkcja będzie. Obracanie, przycięcie, kadrowanie to było. Nie, dalej mamy efekty graficzne, dodawanie obramówki i tak dalej, i tak dalej. A nie, pokazywałem wam chyba te funkcje jak a omawialiśmy razem 2700. Dobrze, to sobie wyjdziemy z tej edycji. No trzeba poczekać, o. I tak wygląda pokrótce, pobieżnie galeria, nie? Dalej mamy oś czasu, czyli po prostu zdjęcia sortowane według od najnowszych do najstarszych, jak na iOS. Tam jest tak zwany timeline. Nie, i tutaj jest coś ten desen. Jak zrobię dzisiaj jedno zdjęcie, jutro będę zrobił dwa, na co trzy dni na przykład pięć, to będę mógł sobie sortować te zdjęcia według dni, kiedy były robione, nie? O to tu chodzi. Dalej mamy moje albumy, czyli właśnie te albumy, które dodajemy. No, plika ciągle, że jest więcej plików niż 1000. To są te albumy, które sobie edytujemy tutaj na moich zdjęciach. Bo sobie możemy tutaj w tym miejscu. O, no bo komunikat, że jest więcej plików niż 1000. Możemy sobie dodawać, nie? Do albumów. Dodaj do albumu, nie? No właśnie, to tam, to teraz tutaj mamy te moje albumy. I mam tutaj album o nazwie zrobione, bo tylko jeden stworzyłem i proszę bardzo. Dodałem tam tapetkę, nie? Dalej mamy kamera wideo, czyli tryb wideo, nagrywania, moje wideo, czyli pliki wideo. Możemy sobie wyświetlić albo z karty pamięci, albo w pamięci telefonu, nie? Tak, kartę pamięci, a to jest Nokia Mobi, to jest strona internetowa, ład od Nokii, dobra. Dalej mamy wiadomości, czyli
SMS-y. Skrzynka, o tym już mówiłem tutaj, nie? Utwórz, skrzynka odbiorcza, poczta, a nie, no dobrze, to jeszcze o tym tworzeniu wiadomości nie wspominałem. Mamy tworzenie wiadomości i w opcjach mamy takie rzeczy jak stawianie symboli, obiektu, czyli takie rzeczy jak tutaj mamy zdjęcie, nowe nagranie wideo, nagranie, tak, wizytówka, czyli plik VCF, pozycja kalendarza, i otwieranie galerii. Metoda słownikowa, możemy ją włączyć bądź wyłączyć, predykcje, nie? Język tekstu zapisać jako robotą i pozostałe opcje, kopiowanie, dodawanie odbiorców, kilku MMS-a, możemy tutaj wstawić jeszcze zdjęcie i przesłać jako MMS, ustawienia pisania i opuszczenie edytora, co teraz właśnie zrobiliśmy. No i mamy skrzynkę odbiorczą, to już wyjaśniałem i pokazywałem, jak to wygląda. Poczta. Tu możemy sobie skonfigurować maila na tej 112. To wygląda chyba tak samo jak 2700. O. No oczywiście aplikacja Java. To jest klient mail, ale w Javie zrobiony. I go już wam nie uruchomię, nie? Raczej. Bo musi być internet. Kontynuuj. Tak, wymagany jest karta SIM, jest błąd. O. Nie, możemy tylko z tego wyjść. Tak. Za pocztą mamy czat, czyli klient Direct Nokia czat. To był jakiś taki komunikator od Nokii. Dalej mamy kopię robocze, wiadomości SMS, pozycje wysłane i pozostałe opcje. Inne wiadomości, archiwum i usunięcie wiadomości. Nie? Wszystkich ustawienia. Ustawień może już nie będę wam przedstawiał, nie? Bo tam nic ciekawego nie ma. Wiadomości głosowe. Wiadomości z sieci od operatora. No, to także tak wyglądają pokrótce wiadomości. No i mamy sklep. Sklep to była również aplikacja Java. Sklep z działaniem, tak bo to by. A błąd się pojawił. Nie ma nic do wyświetlenia, bo nie ma internetu. To był taki sklep, coś jak sklep Play w Androidzie, tylko że tutaj można było pobierać sobie apki i Java. Ustawienia to na koniec. Manager SIM, tego bym nie otworzył, bo nie mam karty SIM, więc to są tą ikonkę sobie podarujemy. Dalej mamy aplikacje. Moje aplikacje zainstalowane w systemie, gry. To może najpierw pokażę wam, jakie to mamy aplikacje w systemie, nie? Zainstalowane Java. Moje aplikacje to mamy tutaj takie rzeczy jak Nokia.mobi. To jest taka aplikacja, strona internetowa, formacja WAP, WAP, nie? Po protokole WAP. Dalej mamy eBuddy. eBuddy to jest taki czat, tak, komunikator, czyli dobrze myślałem. Komunikator eBuddy. Council, tak. Facebook, Twitter. Sklep, czy ten sklep z aplikacjami właśnie od Nokii. Tweets by, to jest jakiś inny klient Twittera. Wiadomości i oferty. Zegar światowy, to możemy sobie odpalić, bo to zadziała nam. Pokazywałem to, jak omawiałem 2700, więc działa, wygląda tak samo, po więcej szczegółów. Zachęcam, obejrzeć sobie tamten materiał. Gry. Z tym modelem dostałem, 112, dostałem całkiem kilka ciekawych gier. Mianowicie Chazzle,
to jest taka bardziej logiczna gierka, niż jest ręcznościowa. Zaraz wam wyjaśnię, pokażę. Enable sound, yes. Proszę. New game. O, to jest takie sudoku, albo takie, no, takie, o. Takie kulki. No next. Wyjdźmy z tej gry. Oto, to jest taka gierka. Need for Speed. Ja, to jaki? Underground 2? No nie wiem, to się nazwa pełna, no ale może tylko Need for Speed. Od EA. English. Continue. Wymaga karty SIM. Czekajcie, zaraz wezmę to sobie. Parents and Council. Nie, try for 5 minutes time. A, to takie demówka jest tylko. Możemy przez 5 razy ją tylko włączyć. Jest. Proszę. No. No. Nie wiem. More games options. No dobra, ale not pursuit. Hot pursuit. To jest hot pursuit. Na PC wyszło to w 2007. Dobrze, to jest taka gierka, tak to wygląda. Wygląda to tak jak ten Lotus na DOSa, na PC. No tak, chcę opuścić aplikację. Tak. Dobrze, kolejną gierką jest Real Football. To jest od EA. Nie, od GameLoftu. Proszę. Zagraj demo. No, może na chomiku dostaniesz fura, no ale... Na pewno. O, i mamy taką piłkę nożną. Tylko, że od GameLoftu, nie? Okej. Okay. Dalej mamy sudoku, ale to już jest sudoku, klasyczne sudoku. Więc to właśnie nie będę może wam tego pokazywał. The Sims 3, czyli Simsy. Upominek, czyli jakiś właśnie prezent od EA, nie? Dobrze, zrobię sobie tylko na nowy plik. Jestem z wami z powrotem. Skończyliśmy sobie na tych grach, nie? Dobra, to wchodzimy na menu. Aplikacje, nie? Tu. Gry, no to gry wam pokazałem. Dalej mamy budzik. Wygląda tak samo i działa bardzo podobnie do tej dwóch noki pozostałej. Możemy sobie tutaj dni powtarzania ustawić, dźwięki. Czas drzemki, nie? I godzinę ustawić przede wszystkim, nie? Kalendarz, kalendarz wygląda bardzo również podobnie jak do tego z 2700. Możemy sobie tutaj miesiące przeglądać i dodawać wydarzenia. O, możemy przypomnienie dodawać, spotkanie, tak, połączenie automatyczne, tak, urodziny,
czy co roku się będą dawały nie rocznice i amo adnotacje, czyli nic innego jak notatka, nie? I takim przypomnieniem ustawiamy godzinę, datę, czy ma się powtarzać i tego typu sprawy, nie? Więcej nie będę mówił, bo nie chcę przedłużać. Dobra? Czekajcie, bo nie wyszłem, to menu co trzeba. Aplikacje. Kalkulator. Kalkulator jest w Jabie zrobiony. Proszę bardzo, tak to wygląda w modelu 112. Kalkulator jak kalkulator. Na środku jest równa się, do góry jest, na górze pada jest chyba plus. Tak, na dole minus. Po lewej stronie jest razy chyba, a po prawej stronie dzielenie. Zaraz zobaczymy. Dwa. Razy dwa. I równa się. Nie, dzielenie jest po prawej stronie. A ja powiedziałem chyba na odwrót, nie? No to dzielenie jest po prawej stronie, a mnożenie po lewej stronie. Nie pada. No i mamy funkcje takie jak jeszcze naukowy ten kalkulator z funkcjami takimi jak procenty, nawiasy, niepamięć, pierwiastek, kwadratowy i tego typu rzeczy. I jeszcze mamy ten kalkulator kredytowy. Tylko, że to pozwala na przeliczanie walut i tego typu rzeczy. Więcej omawiałem o nim, mówiłem o nim, jak omawiałem telefon 2700 Classic. Galeria, no to galerią się już bawiliśmy. Dyktafon. Dyktafon to prosty dyktafon. Możemy sobie zatrzymać bądź uruchomić nagrywanie. W opcjach mamy takie rzeczy jak lista nagrań oraz używana pamięć. Karta pamięci. Dobra, i nagram sobie. W przeszłości sząs brzmi w czynie i w przeszłości z tego słynie. Raz, dwa, trzy, dwa, jeden, stop. Nie? Przykładowe nagranie, proszę bardzo, zapisało. Formacja AMR. List. No i tu mamy jeszcze listę z nagrań, nie ten plik. Później prześlę go sobie na Bluetooth i pokażę wam, jak to wygląda. Lista zadań. To prosty to-do list. Możemy sobie dodawać tutaj sprawy do zrobienia, zadania, nie? Temat, priorytetyzacja, termin, godzina i typ alarmu. Jeszcze dźwięk, nie? Opis na końcu. No, nic szczególnego. Notatki, notatnik, możemy sobie dodawać notatki. Podczas edycji mamy takie opcje jak wstawienie godziny i daty, symboli, czyli takie rzeczy jak kropka, przecinek, tak dalej, słowo. Tak jak w poprzednim modelu, to było 6003. A nie, metoda słownikowa, to jest to, polecam włączyć, to jest tak zwana predykcja. Teraz możemy pisać, nie? I nam te pod spodem już podpowiadają słowa. Możemy sobie wybrać. I coś tutaj zapisać szybciej, nie? Język, kopiowanie i wklejanie, ustawienia pisania. No, sobie za... No użyj. No KL tylko pisałem, bo z zapisaną notatką możemy takie rzeczy zrobić. Zróbmy kolejną notatkę, stworzyć, usunąć, edytować, użyć szczegółu. Tak, użyć szczegółu dodanej notatki do otworzenia innej. Wysyłanie notatki przez Bluetooth, tak? Jako wiadomość bądź przez Bluetooth, tak. Usuń wszystkie notatki z stan pamięci. Dobra, licznik czasu, możemy sobie przeliczyć, włączyć minutnik, zwykły, interwałowy i ustawienia.
o co chodzi z interwałowym i zwykłym miotnikiem. Mówiłem w poprzednich materiałach z tej serii Retrofon z Nokiami, nie? Więc polecam obejrzeć poprzednie materiały. Stoper. No, możemy również równoległy i pośredni dodać, nie? Więcej szczegółów w innych materiałach z tej serii. Nie chcę się dublować, nie chcę przedłużać materiału. Dalej mamy odtwarzacz muzyki. Moja muzyka, a po drugie zawsze się o coś możecie mnie spytać w komentarzu. Póki jeszcze te telefony mam, do nich dostęp, to będę w stanie się wypowiedzieć. Moja muzyka i radio. Pod ikonką muzyka. Moja muzyka to jest nic innego jak odtwarzacz muzyczny, listy odtwarzania, wszystkie pliki i grupowanie według tagów oraz pliki wideo. Ja tutaj mam pliki z No Copyright Sounds, jakieś MIDI, ale tutaj mam No Copyright Sounds i posłuchajcie sobie, jak ten telefon gra, a później spróbujemy się sparować z Yamahą i zobaczymy, czy będzie grała. Nie wiem, czy jest na maksa. Teraz już zrobiło mnie na maksa. Powiem wam, że bardzo głośny jest ten telefon, ale już nie gra tak dobrze jak ten 6300. Już nie, dźwięk jest taki płytki, nie? Dobrze, teraz rozparujemy komputer z tą Yamahą. Dodamy go sobie do Bluetooth, bo nie zrobiłem tego. Pokaż urządzenia Bluetooth w Windowsie. Tego nie widzicie, nie widzicie teraz, ale po co mam tego, po co mam to wam pokazywać, nie? To jest film o Nokii. Rozłącz. O, rozłączyłem. I teraz będziemy w stanie się sparować. OK, więc wychodzimy z odtwarzacza muzycznego. Wchodzimy tutaj do tego idź do i tutaj mam menu Bluetooth, nie? Menu Bluetooth, tak. Bluetooth jest włączony, widoczny, urządzenia powiązane, no i tam powinno być szukanie, dodawanie nowego urządzenia. Szuka nam w paśmie Bluetooth. Jest Yamaha Music Cast, a tak, więc separujemy, pyk, tak. OK. Sparowałem. I teraz mogę chyba się, dodałem do systemu, ale nie połączyłem się. O, teraz. Usługa nieobsługiwana. Co? Jeszcze raz. Przez drugie urządzenie. To dziwne. O, z góry, przepraszam, mogą być teraz jakaś mowa w tle przez chwilę. Wyłączę to radio. Spróbuję się sparować, jak jest wyłączony. Nie obsługiwany przez telefon. Jest. Chociaż to jest traktowane jak słuchawki, nie? No, więc Bluetooth tylko chyba obsługiwany jest do przesyłu danych, nie? No trudno. Sparowałem, ale nie mogę podłączyć się, nie? Z tą Yamahą. No trudno, nie będę przeciągał. Dobra, widocznie nie obsługuje słuchawek Bluetooth, nie ten telefon. Ten 112. Dobra. Dobra. I co my tu jeszcze mamy fajnego? Radio, nie? Bo odtwarzacz muzyki wygląda tak, bo jeszcze go pan tylko pokażę. Lewo, prawo, góra, dół to jest ściszanie, a lewo, prawo to jest przełączanie następne utwory. W menu mamy tak. Multimedia, teraz odtwarzanie, odtwarzanie w tle, odtwarzanie losowe, powtarzanie, dodawanie do listy odtwarzania, wyłączenie dźwięku i odtwarzanie przez Bluetooth. To może tam wywołać. Urządzenia powiązane i Yamaha. Proszę.
No nie, nie. Ten amplitudę chyba sobie z tym nie radzi. Dobra, włączę ją. Telefon obsługuje odtwarzanie przez Bluetootha. A komputer się podparował, bo był dźwięk. To jest to automatyczne parowanie w Windowsie, też czasami denerwuje, wiecie? To tak nie powinno tak być. Wyszli to jeszcze automatyczne łączenie się z siecią, ale był to, co powinien być. Decyzja powinna należeć do użytkownika, a nie do systemu. Dobra, no jeszcze raz. Obsługa nie obsługiwana. Dobrze. Chyba, że teraz play. Nie, gra głośnik telefonu. Więc Bluetooth nie pokażę wam. Nie, niestety nie sprawdziliśmy sobie. Może tego protokołu, tego SBC nie posiada, czy jak to się nazywa. Nie Sound Broadcasting tam kodek. Dobra. Poza odtwarzaczem muzyki mamy jeszcze internet, aplikacja Java do przeglądania internetu po protokole Web Application Protocol. O, no właśnie, w ogóle przepraszam za hałas. Ale to już nadal nie wpływam, nie mam jak. To jest aplikacja służąca do przeglądania internetu po protokole Web Application Protocol, czyli WAP. Popularny w czasach 2006-2007 do 2013. I tam mamy linki do strony Nokii, Facebooka, Twittera i Wikipedii, nie? I można było sobie tak przeglądać, ale obecnie WAP chyba jest nie wspierane już. Dalej mamy YouTube'a, tu możemy sobie odpalić klienta YouTube'a w dawie zrobionego, ale on to już wymaga karty SIM. Ale w moim życiu ten klient YouTube'a by nie działał. No, no i to byłoby tyle, bo wszystkie ikonki wam pokazałem. Zostały tylko ustawienia systemu. W ustawieniach mamy profile dźwięku, możemy sobie przełączać między profilami dźwięku. I każdy tryb możemy edytować. Nie każdy, tylko jak w tym 2700 czy tam 6303, ale możemy tylko sobie w tym modelu 112 stworzyć dwa. Tutaj mój styl 1 i mój styl 2. Należy to wybrać. O, i teraz mamy uaktywnienie na zawsze. Przystosowanie to jest edycja. I tu możemy sobie takie rzeczy jak dzwonki. A jakie dzwonki ma ten telefon? Zaraz wam pokażę. Location. Czekajcie, opcje zmień. O, teraz. Galeria. Dźwięki. Dzwonka. No. Dźwięki telefonu. I mamy tak. Activity. Antoi. To jest to fajne, co on wybruje w rytm muzyki. Tak jak ten 6300. Dobrze? Biotria, com and... Nie będę czytał nazw, bo się nie wyświetlają. Całe. Digital. No bo hałas, przepraszam bardzo, te trzaski, ale... To już na to nie mam wpływu. Ale fajne, nie? Takie te. Float. Go. Kalimba. Jaka fryca. Marbis. Nana. No, kurczę. Kale kosmiczne, to jest dzięki Nokia Tune. Pierwsza forma, druga forma, Nokia Tune.
Nostalgia. Octaneon. Perch. Robo ID. Ja cię. Skoł. Summer True. Superior. Surface. Topic. Triple. Walk in the coś tam. Wake. Jak to? Nie wake, tylko waves. No, to byłyby wszystkie dźwięki, a teraz mamy powiadomienia. Kalendarz. Kolejny kalendarz. Następny kalendarz. Kalendarz kolejny. Clock alert. Kolejny clock alert. Clock alert 3. Clock alert 4. E-mail 1. O, to by sobie na Androidzie mógł nawet ustawić, nie? Takie alert. E-mail 2. No, takie alert. E-mail 3. E-mail 4. Message 1. No, to takie Xiaomiowe jest. Message 2. Piszczące. Message 3. Message 4. Message 5. Message 6. O, ktoś pisze coś. On the fly. Dobra. Wszystko. Takie dźwięki ma 112. Ciekawe niektóre, nie? Zwłaszcza ten robo ID. Na pewno nie sądzę, że jak nie znasz nazwy dźwięku, to sobie nie ściągniesz z Zedra tych dźwięków, bo to jest Nokia. Dobra. To właśnie wracając do tego stylu, z tych całych trybów, nie? Dźwięku, to możemy sobie tutaj właśnie te rodzaj dźwięku, to ma być ciągły, taka strzałka, czy taki zgłaszający się, rodzaj dźwięku, głośność i tego typu sprawy, podobnie z powiadomieniami, co ma być odtwarzane, a co nie. No i możemy poza uaktywnieniem na zawsze uaktywnić tymczasowo, nie? Czyli wybrać godzinę, o której ma się, nie, ile minut ma być aktywny ten tryb. Wybrany przez nas, nie? A zobaczymy, czy ogólny można przystosować. Oczywiście. To każdy jednak tryb możemy przystosować. To fajnie. Dalej mamy motywy, czyli pliki z rozszerzeniem NDH. Domyślnie mamy motyw, który się nazywa pop i tylko jeden jest. Jeszcze można wybrać z pamięci telefonu. Mamy jeszcze takie coś jak Lime i Nokia. A, tyle domyślny. To jest, no. Ale motywy zawsze można było kiedyś, jak się używało takich telefonów na co dzień, no. W czasach 2005 do 15, do 13 max to się ściągało, albo od kolegów brało, nie? Motywy albo z internetu. No, pliki NTH. Dalej mamy grafika. A co ja włączyłem? Nie, czekajcie, mamy najpierw plików mam aktywny. Wybierz motyw. Tak? To nie? Dobra, wróciliśmy do ustawień. Profile i motywy przedstawiłem. Dalej mamy dźwięki. Tu możemy przedstawić sobie ustawiony przez nas motyw, tryb dźwięku. Dalej mamy wyświetlacz, takie rzeczy jak tapeta oraz ekran główny. Możemy sobie wyłączyć widgety. Jak ja teraz mam to aktywne i wyłączę. O.
i przejdziemy do ekranu głównego, to mamy tylko tę godzinę i baterię, nie? Zobaczcie tylko, ile baterii jest. O, cały czas pełna. To spokojnie omówimy wszystko. Wracamy sobie do wyświetlacza. Ekran główny, kolor czcionki ekranu głównego, czyli tych widgetów, nie? Widok głównego menu, jak ma być, lista, czy kafelki oraz pojedyncze, logo operatora, to już są opcje od sieci, nie? Żeby się pojawiało logo operatora włożonej karty, wyświetlanie informacji o sieci. Dobra, data i godzina jest kolejną funkcją w ustawieniach. To tego może nie przedstawię wam, nie, bo to nie ma sensu. Ustawienia daty godziny i takie tam format czasu i tego typu rzeczy. Skróty własne, bardzo fajna rzecz, bo sobie możemy zaprogramować pod lipada, jak jest ekran główny, co ma się włączyć, na przykład po 10 górnej części lipada, albo lewej, prawej i dołu. Bardzo fajna rzecz, się z tego korzystało dużo, bo to były skróty po prostu do wybranych funkcji. I tu możemy sobie lewy, prawy, klawisz nawigacji lewy, nie? Klawisz ekranu głównego i lewy, no i to wszystko. Lewy, prawy, góra, dół, nie? Tego dipada oraz jak jest ekran główny, to co ma być pod prawym i pod lewym funkcyjnym. Też, dobra? Bo możemy zamiast kontaktów sobie tam zaprogramować odtwarzacz muzyki na przykład. Lewy klawisz wyboru, nie? Czyli tu prawy klawisz wyboru to jest ten po prawej. Klawisz nawigacji to jest chyba ten środkowy. Klawisz ekranu głównego, czyli to. I tyle. Synchronizacja i kopia zapasowa dalej jest. Możemy sobie skonfigurować, można było sobie skonfigurować konfigurację i synchronizację, przepraszam, z serwerem. Prawdopodobnie Nokia, jakaś chmura była kiedyś. Można było sobie uruchomić kopię zapasową. Przełączanie telefonu, czyli możemy sobie tutaj synchronizować, kopiować do tego i skopiować od tego telefonu kopię zapasową, a co taka kopia zawiera? Kontakty, wpisy z kalendarza, wiadomości SMS, MMS i notatki. Dobra. Czekajcie, bo zgubiłem się. Ustawienia systemu. Synchronizacja. Dobra. Utworzenie kopii zapasowej wewnątrz telefonu, bo to przesyłanie między telefonami odbywa się przez Bluetooth. I to możemy sobie skopiować więcej rzeczy. Ja już jako taką wewnętrzną kopię, nie zapasową, bo mamy takie rzeczy jak ustawienia, kontakty, wiadomości, zakładki, kalendarz, pliki galerii, gry oraz aplikacje. Dobra, nie? Nie, anuluj. Dobra, nie będę tworzył kopii teraz. Przywracanie z kopii zapasowej. Okej, okay. I omówiliśmy synchronizację. Kolejną sekcją ustawień są połączenia. To możemy sobie skonfigurować Bluetooth oraz dane pakietowe, 3G. Tylko zrobię sobie może nowy plik do bezpieczeństwa. Okej, okay, już jestem z powrotem. Kolejną sekcją jest sekcja o nazwie urządzenie. Tu możemy sobie skonfigurować takie podstawowe ustawienia jak język, stan pamięci wyświetlić, autoblokada klawiatury, to sobie osobiście wyłączę, ale wam polecam aktywować dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś potrzebuje takiego telefonu, używać na co dzień, to blokada klawiatury musi być aktywna. Zapytanie o tryb samolotowy. Jeszcze jest aktualizacja oprogramowania urządzenia. Uaktywnienie
tekstów pomocy czy podpowiedzi. Jak się zostawi na ikonce jakiś dźwięk przy włączaniu telefonu, też sobie wyłączyłem i tyle. Dalej mamy akcesoria, to możemy sobie skonfigurować akcesoria. Jak widzicie, to obok napisu jest ikonka słuchawek. No może słuchawek nie obsługuje ten telefon. Nie, możemy jeszcze na koniec materiału sprawdzić z moimi edifierami. Konfiguracja, sekcja nazwy konfiguracja, ustawienie, w ustawieniach, uaktualnienie usta, co? Jakieś dziwne. Aha, to jest konfiguracja kart SIM. Dalej mamy usunięcie ustawień, kart SIM, ustawienie osobiste. Dobra, to jest nic innego jak APN-y i jakieś tam punkty dostępu i tak dalej. Tu jest w sekcji konfiguracja, lepiej nie mieszać. Zabezpieczenia. Możemy sobie skonfigurować żądanie PIN-u. Usługa zakazu połączeń, czyli takie czarna lista, nic innego jak czarna lista, to jest kod dostępu, kod w użyciu, certyfikacje i tego typu rzeczy. No, dalej mamy konto Nokia, można było sobie założyć i wtedy używać. Przywracanie ustawień fabrycznych na końcu, nie? Tylko ustawień, czy ustawień łącznie z usunięciem danych. Dobra, no i to byłoby tyle. Moje mili. No, możemy na koniec nagrania zrobić jeszcze kilka zdjęć, nie? I nagranie dyktafonu, prześlę sobie je przez Bluetooth i sprawdzimy, czy działają słuchawki, nie? Także zatrzymam nagrywanie, żeby już wam nie zabierać czasu, zrobię kilka zdjęć z tym telefonem i prześlę je na kompa i pokażę, nie? Za chwilkę, także widzimy się za chwilę. Dobra, witam was z powrotem, jestem zatrzymałem nagranie, wiecie co, albo bateria nie utrzymuje napięcia i po prostu robię coś i nagle się robi restart, albo po prostu software lub karta pamięci, ale ja bym na kartę nie patrzył, bo ona jest nowa, więc dość nowa, nie? 2 miesiące tylko, a nie całe. Więc pokażę wam to. Widzicie, mamy menu, aplikacje, chcę przejść do galerii. Cyk. O, widzicie? I się zamknął się system. O. I on się włączy, tylko że ekran nie będzie. Albo się zamknął i trzeba, o, widzicie, zrobić power on. Witam w takim update'cie odnośnie tego aparatu i tego urządzenia, nie? Czyli Nokia 112. Proszę nie zwracać uwagi na palec. Plaster, bo się skaleczyłem podczas przerwy, kiedy ja próbowałem z tym aparatem, różne rzeczy tu robiłem i krew poszła, nie? No ale przepraszam, nie, za widok. Ten materiał, ten był przed, jak to update'cie. Pokażę wam ten aparat, nie? Pojedziemy sobie po pokoju, zrobię wam te zdjęcia, ten 112, bo teraz działa. Przełożyłem, sformatowałem kartę pamięci. Nawet chyba jest inna teraz włożona, bo się pomyliłem. Nie, no trudno. Nieważne, jeszcze raz sobie włączę aparat. Ty włączę tylko sobie full screena. Podglądzie cyk. Odpalimy sobie teraz, bo nie mogę klikać tym palcem, tylko tym muszę, bo tam jest skaleczone. Szukamy zdjęcia. A, foto, wideo. Bo się nam wyłączał ten telefon, nie? I prawdopodobnie zrobił się błąd w tej tablicy partycji i sektorach. I musiałem zrobić format. Podczas zapisu mógł się pojawić jakiś błąd i Nokia OS mielił i się cały czas wyłączał. Nie? Dobra, jedziemy.
która sfotografuje głośnik mojego autosa. Cyk. Pojadę teraz sobie z albo moją obudowę komputera. A nie chcę wideo. Przyłączymy na wideo, zdjęcie ma być. No, cyk. No. Pyk, poszło. Zapisywanie. Dobra, mamy. No proszę czekać, jest. Tak muszę poczekać. O, bo jest zapisane. Teraz sobie pojadę po pokoju. Fotografuję jeszcze moją mamę. Elegancko. To jest RN602D. Proszę bardzo. Sam się nie robi zdjęcie. To jest. Jeszcze raz wyjdę z aparatu i włączę to ponownie. To się o, teraz no. No tak, krzywo, ale powinno mi się wam wystarczyć. Zapisywanie. Bardzo długo zapisuję zdjęcia ten telefon. No, już próbuję, bo jeszcze baterii, połowa jest baterii chyba. To zrobię jeszcze prościej. O. I włączę nagrywanie wideo, nie? Bo jest połowa baterii, to powinna wystarczyć. Dobra, foto. Już opcje. Ale nie tak. O, teraz. Nagrywanie wideo. I włączamy. To ma 144p. O, teraz nagrywanie wideo już uruchomiło prawidłowo. Prawdopodobnie był problem z kartą pamięci. Sektor, tylko po prostu jakiś plik spowodował błąd i się telefon wyłączał. To mamy tam wszystkie dane skasowały nie z tej karty, ale nie, chyba nawet inna włożona teraz. Nie? Bo była 4GB chyba włożona, ale dobrze pamiętam. To mamy Yamaha moją RM402, nie, chyba jest głośnik. Pojadę sobie do pokoju. Ok, w porządku. Jestem już przy biurku. Mój komputer o budowie Fantex i głośnik Altus 300 stop. O, i się błędów żadnych nie ma, nie? Więc teraz sobie wstrzymam nagrywanie, żeby nie przedłużać. Zrobię pauzę, nie? Prześlę sobie to po Bluetooth, bo tam urządzenie USB nie posiada, więc muszę to przesłać przez Bluetooth i widzimy się za chwilkę, otworzy pan to na kompie. No. Jestem sobie z powrotem, już wysłałem sobie te pliki, nie? Przez Bluetooth. Dobrze, więc otworzymy sobie. Mamy teraz na pulpicie tutaj folder o nazwie 112, bo taki jest model, tu do góry gdzieś powinien być. A jak nie, to przez eksploratora plików szybciej jest dojść. Tak, nie może tej ikonki na pulpicie znaleźć, nie? O, proszę, otworzyłem pulpit i teraz szukamy, proszę, mamy 112. I to mamy nagrania. Oraz RMV, to jest jakieś dane są zdjęć. Czy tam albumów. Tego się nie otworzy. Bo to jest dane są jakieś tam. Dobrze, ale tu mamy zdjęcia. Proszę, mam taki głośnik. O, jeszcze raz, bo się rozmyło, nie? Dlatego zrobiłem drugie zdjęcie. To nie, bo to jest dane, mówię, fotografii jakieś tam, informacje MV. Tu mamy normalny JPEG, tylko Yamaha moją. I tyle zrobiłem, nie? Bo już tyle zrobiłem fotek. Całkiem ostro robi ta Nokia. Jak nie jest taka zamglona. Jak na przykład 6303 czy tam 2700, nie? A ten cały 112 robi całkiem te zdjęcia takie ostre, nie? No właśnie. A propos wideo. To też powinno to być wideo. W formacie 3GP aż 5, żeby odświeżyć.
Jak nie, no to muszę wysłać jeszcze raz, bo to jest bluetooth, to czasami się tak stanie, że się nie zapisze się, nie? Więc wybiorę, okej, no. Czekajcie. Zdjęcia. Moje wideo. Karta pamięci, mamy tutaj wideo, cyk. Wyślij. Cyk. Przez Bluetooth. Mój komputer, Dawid Fomplex, bo tak go nazwałem. I proszę bardzo, leci bitek po sieci nie jest wtedy, tylko po Bluetooth, nie? I sobie zapiszmy, bo na pulpicie go chyba zapisałem, a nie w tym folderze za pierwszym razem. Dobrze, zapiszemy, żeby wszystko tutaj w 112, żeby... O, proszę bardzo, mamy plik wideo. Otworzę go wam teraz. To jest format 3GP. O, teraz nagrywanie wideo uruchomiło prawidłowo. Prawdopodobnie był problem z kartą pamięci. Sektor, tylko... Po prostu jakiś plik z powodu... Rozdzielę 144p. Tam. Wszystkie dane skasowałem z tej karty, ale chyba nawet inna włożona teraz. Nie, bo była 4GB chyba włożona. Ja dobrze przypominam. Tu mamy Yamaha moją. RM402. D, nie, tutaj jest głośnik. Pojadę sobie po pokoju. Okej, w porządku. Jestem już przy biurku, mój komputer, obudowie Frontex i głośnik Altus 300, stop. Dobra, koniec. I co ja myślę o tym? No, jako 144p to nie jest wcale źle, bo te filmy mają po 15 klatek na sekundę. Sprawdzałem kiedyś w parametrach, tak, dokładnie, no 12 tu się pokazuje. Nie, teraz myślę, to czekajcie. Klatki na sekundę, tak. 9 tu się pokazuje, to może 10 ma, nie 15, przepraszam. 10 klatek na sekundę mają te pliki. I rozdzielczość 176 na 144p. Także taka jest rozdzielczość forma 3GP. Bo bardzo popularny był format Full HD, czyli 3GP, nie? Jak na klasyczne telefony. Bo później one zaczęły obsługiwać MP2, czyli MP4, potem H263 i teraz obecnie smartfony nagrywają w H264, a niektóre nawet w H265, nie? Także i MP4. W większości wasze iPhone, no bo iPhone zapisuje w MOV. Bo MOV to jest format Apple'owski. Dobra, tyle w temacie. Cześć. Taki trochę ten film z smartfonem pod koniec wyszedł. Wszystko przez całą kartę pamięci, nie? No ale raz takie życie, mówię wam. Ja się próbuję poświęcić czasami dla was, nie? Bo widzę, że wam się to podoba. Widzę, że to się ogląda. Więc to ma sens. Ja premiera tego filmu prawdopodobnie będzie dopiero po weekendzie, bo mam już zaplanowane inne materiały. Także do zobaczenia. Cześć.